Z tej strony Maciek Krzyśniewski, kanał Trzecia Liga pod lupą. Zapraszam na przegląd ciekawych sytuacji, ciekawych kontrowersji i też wszystkich, że tak powiem, rzeczy, sytuacji, które moim zdaniem powinny się znaleźć w tymże podsumowaniu Trzecia Liga pod lupą. Nie ma co tego specjalnie zapowiadać. Przejdźmy do rzeczy, przejdźmy do konkretów. Chciałem sobie rozpocząć przede wszystkim od analizy takiej króciutkiej spotkania Hutnik-Avia, bo ten mecz był bardzo, bardzo ciekawy, obfitował w sytuację, można by z pół godziny co najmniej temu meczowi poświęcić, ale wybrałem sobie kilka takich najważniejszych sytuacji. Na początek chciałem zwrócić uwagę na sytuację, w zasadzie ustawienie Hutnika przy stracie pierwszej bramki. To była w zasadzie pierwsza minuta meczu, no i tutaj nieobstawiony Wojciech Białek, kapitan zespołu, który jest kluczową postacią i tutaj nie można mu zostawić tyle miejsca, to po pierwsze, a po drugie, no niestety nie najlepsze zachowanie Tomasza Jaklika, który najpierw no, idzie tutaj za zawodnikiem, potem patrzy z kolei na Białka i traci zupełnie z oczu Malugę, który mu ucieka, potem sygnalizacja spalonego, którego oczywiście nie ma. O, proszę tutaj zobaczyć, Jaklik zwrócony w kierunku piłki, a tutaj za plecy mu wybiega Maluga i dostaje świetne prostopadłe podanie i wykańcza tą akcję bardzo dobrze, także bo tutaj nie najlepsze to ustawienie w defensywie. No Hutnik ma świetny atak, natomiast w tym sezonie zdecydowanie za łatwo traci gole i to jest taka największa bolączka. Kolejna sytuacja przy golu, przy takiej całej akcji odnośnie gola na 0 do 2, 11 minuta meczu. Proszę zobaczyć, co tutaj robi zawodnik z numerem 15. To jest bodajże Mroczek, z tego co gdzieś tam udało mi się ustalić. No i na co chciałem zwrócić uwagę? Przede wszystkim na to, że wokół zawodnika Avi jest trzech graczy Hutnika, jest to Kurek, Janecki i Reczulski, tam gdzieś w okolicy też jest Kołodziej. No są to młodzi zawodnicy, powiedzmy jeszcze, myślę, tą najlepszą formę, którzy mają przed sobą. No i brakło takiego cwaniactwa, brakło doświadczenia, wydaje mi się, bo tutaj proszę, raz, dwa, trzy, czterech zawodników jest na dwóch, tam dalej jest wprawdzie 3 na 2, natomiast w tym momencie akcji i patrząc na to, jak ważne jest powstrzymanie zawodnika Avi, tutaj musi sfaulować któryś z zawodników Hutnika gracza Avi, szczególnie że on przez moment był tyłem. O, w tym momencie próbował go gdzieś tam zahaczyć Reczulski, natomiast no musi tutaj przerwać akcję, bo to było kluczowe zgubienie trzech zawodników. Tutaj jeszcze Kołodziej nie dał rady powstrzymać Mroczka, dogranie do Białka i no tutaj też naraz próbował interweniować Jaklik, gdyby gdzieś tam zachował zimną krew i poszedł jeszcze do Białka, może by mu przeszkodził w zdobyciu tej bramki, natomiast no tutaj kluczowa była ta sytuacja, o której mówiłem, że musi być faul tyłem do bramki zawodnik. Początek meczu, myślę, że sędzia kartki by nawet specjalnie nie wyciągnął, a ta akcja byłaby przerwana i gol by zapewne nie padł. No ale, tak jak mówię, są to młodzi zawodnicy, więc jeszcze wszystko przed nimi. Tutaj kontrowersja, powiem szczerze, że nie jestem w stanie powiedzieć, czy tutaj był rzut karny. Piłka podbita, no i idą we dwójkę. To jest Kurek bodajże i zawodnik Avi do piłki. Ej, no i cóż, no dotyka piłkę Kurek, mam wrażenie. Spójrzmy sobie jeszcze raz na tą sytuację. Czubkiem buta dotyka piłkę Kurek, natomiast potem trafia go zawodnik Avi w nogę. Nie wiem, czy ten kontakt spowodował upadek. Sędzia był bardzo blisko, spójrzmy jeszcze raz. Gdzieś tam skrobnął w buta zawodnik Avi przeciwnika, natomiast no, czy to spowodowało upadek zawodnika Hutnika, ciężko mi ocenić. No, tutaj trzeba zaufać sędziemu, który stał blisko. Ja powiem szczerze, nie ocenię, czy tutaj należał się rzut karny, bo ta sytuacja jest bardzo kontrowersyjna i też czekam na Wasze opinie w komentarzach, bo kontakt wydaje się, że był. Natomiast no, intencją obydwu zawodników było tutaj po prostu wybicie piłki. No, takie sytuacje nagminnie się zdarzają, jak chociażby w ostatnich kontrowersjach, kiedy była sytuacja z meczu Podhale-Siarka. Bardzo podobna sytuacja. Zawsze będą kontrowersje w tych okazjach. Ja tutaj nie podejmę się
jakby sugerowania, czy powinien być rzut karny, czy nie. Kolejna, tutaj mamy jeszcze powtórkę tej sytuacji. No i cóż, chciałbym tutaj przede wszystkim właśnie zwrócić uwagę na Przemysława Antoniaka, jak on tutaj wszedł w tą drugą część meczu, strzelił dwa gole, tutaj pierwsza bramka, no i chciałbym zwrócić uwagę przede wszystkim na tego zawodnika, bo jest to mój rocznik też, gdzieś tam miałem przyjemność kopać z Przemkiem od mało lata piłkę w trampkarzach i naprawdę wielki szacunek dla tego chłopaka. O, proszę, jak tutaj wbiegł, może jeszcze raz pokażemy. To jest zawodnik, który praktycznie większość swojej przygody z piłką, czy też kariery grał na boku obrony. No a teraz zostaje przesunięty przez trenera Janiczaka gdzieś do przednich formacji. Nieraz grał ostatnio chociażby w meczu z Motorem na szpicy, teraz ustawiony na skrzydle. No i proszę, jak tutaj wbieg w poprzek, specjalnie żeby nie spalić, no i niczym wytrawny napastnik, proszę zobaczyć tutaj, jak się wpasował, no i też to wykończenie najwyższej klasy, także mówię, też od najmłodszych lat gdzieś śledzę Przemka, ma już kilkaset występów w drużynie Hutnika, też staje się powoli taką żywą legendą obok, myślę, Krzysztofa Świątka i też to jest dla mnie bardzo przyjemne, ale też wielki szacunek dla Przemka, on też pracuje z trenerem personalnym, uczy też dzieci kwestii motorycznych, także naprawdę też jest świetnie przygotowany. Natomiast o co mi chodzi, to nigdy nie był wirtuoz, ja myślę, że Przemek też się gdzieś tam nie obrazi, on zna swoją wartość, natomiast nigdy nie miał takich predyspozycji, myślę, technicznych, aby być wirtuozem piłki, natomiast na pewno jest zawodnikiem, który jest nieustępliwy, który walczy, który jest bardzo ambitny i też ma taką pokorę, potrafi się dopasować do funkcji, które trener mu powierzy, także naprawdę Przemek, wielki szacun i widać, że po tych wielu latach, czy tam kilku latach, gdzie powiedzmy nie mógł zagrzać Przemek sobie miejsca w pierwszej jedenastce na dobrą, to teraz jak widać ta pokora i cierpliwość i ciężka praca popłaca, bo naprawdę widać, że no jesteś mega wszechstronnym gościem i mega takim walecznym zawodnikiem, także pozdrawiam serdecznie, a też widać, że tutaj będzie widać też w końcówce, że wykańczanie akcji, granie z przodu to być może jakiś ukryty talent, który teraz eksplodował. Wróćmy do meczu. 60. minuta, no i właśnie mówiłem o tym, że Hutnik bardzo łatwo traci gole w tym sezonie. To jest kolejny tego przykład, bo tak naprawdę wstrzelenie piłki w pole karne, krok Dula do przodu, potem krok do tyłu, nie był w stanie już Adam Dul tutaj nic zrobić, też jest to młody, niedoświadczony bramkarz, w tempo idealnie wybiegł Prendota, ja tutaj osobiście jak na zbliżenie sobie dałem, to mam bardzo, jestem praktycznie przekonany, że to ostatnią piłkę dotknął Patryk Kołodziej i że był to gol samobójczy, natomiast o co mi chodzi, no jaki to jest prosty środek, no rzut wolny tutaj. Hutnicy też ustawieni bardziej w kierunku dalszego słupka, prosta piłka w zasadzie w szesnastkę i tutaj ucieka Kołodziejowi gdzieś tam Prendota i z tego wszystkiego jest bramka. Także mówię, Hutnik ma świetny napad, natomiast no obrona i łatwość tracenia goli to myślę, że jest największy problem w tym zespole, w tej kampanii, w tym sezonie. Tutaj było naprawdę mnóstwo sytuacji, miał m.in. Przemek Antoniak, który tutaj przestrzelił nad poprzeczką, a mogła być ta bramka kontaktowa wcześniej, miała też swoje sytuacje Awia, która partaczyła raz po raz świetne okazje, tutaj kapitalna piłka, naprawdę czapki z głów. No i proszę zobaczyć, no to musi być gol, Mroczek strzelił prosto w Dula, jeszcze to uderzenie nie było specjalnie mocne, tutaj kolejna kontrowersja, naprawdę w tym meczu działo się bardzo, bardzo wiele i też powiem szczerze, nie mogę się przekonać, czy tutaj był rzut karny, czy nie, bo no według tych przepisów i czy tam według tych opinii, które się słyszy, to które można tutaj, myślę, zastosować w tej sytuacji, no to była to dość niewielka odległość, no i piłka nie była oczekiwana na pewno, bo to było wybicie po prostu strzału Świątka. W ogóle nie jestem przekonany, czy tutaj była ręka. Z tej perspektywy kamery nie jestem w stanie ocenić. Mam wrażenie, że gdzieś tutaj w
obrębie barku, czy też nawet obojczyka ta piłka była dotknięta. Także ja się nie podejmę decyzji, czy tutaj powinien być rzut karny, czy nie. Jestem bardzo ciekaw waszego zdania, także w komentarzach piszcie. Natomiast mówię, no biorąc pod uwagę to, że absolutnie nie mógł się spodziewać tego, że kopnie w niego kolega z zespołu, zawodnik Avi, i też była to niezbyt wielka odległość, bo to raptem 4-5 metrów. No to tutaj tym być może powtarzam, kierował się arbiter, który też był blisko. No i tutaj kolejna praktycznie sytuacja w odstępie kilku sekund, kiedy Kołodziej oddaje strzał i też idzie na niego zawodnik Avi. Gdzieś tam sugerowali hutnicy, że mógł być faul. No tutaj nie jestem w stanie stwierdzić, czy to było zagranie ręką, czy też barkiem. Tutaj też nie, ciężko mi powiedzieć, czy jest. No, bardzo stykowe sytuacje. Sędzia zdecydował, że karnego dla Hutnika nie będzie. Mieli kibice i zawodnicy duże pretensje. A ten mecz sędziował. Zobaczymy sobie, kto. Adam Jamka. Także na pewno trudny mecz dla tego sędziego i ciekaw jestem właśnie waszego zdania, jak to wyglądało waszymi oczyma. A tutaj kolejny popis Przemka Antoniaka. Świetnie przyjął sobie piłkę, zabrał kierunkowo od razu do strzału i z popularnego Kazimierza, a więc szpicem buta między gdzieś tam parkanami, między nogami bramkarza umieścił piłkę w siatce. Tutaj hop, raz, dwa, szufelką zabrał sobie piłkę. Naprawdę super się to ogląda. Także jeszcze raz gratulacje. No i cóż, tutaj był kontakt, ale Avia miała sytuację, aby zamknąć ten mecz. Tutaj świetna sytuacja i kolejna zepsuta setka. Ten strzał dobre kilka metrów od bramki Dula. No i po minucie był remis. Hutnicy też wykorzystali to, że gracze ze Świdnika zostali, proszę, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Też mówi się często w końcówce gdzieś tam z ławki, nie cofajmy się, zostańmy na połowie. Natomiast biorąc pod uwagę, jaką siłą w ofensywie jest Hutnik, to tutaj pozostawienie pięciu graczy z przodu i proszę zobaczyć też, jaka była przestrzeń w środku tutaj. Rozrzucenie akcji do prawej strony, niezostawiony Krzysztof Świątek, co jest takim chyba największym grzechem, grając przeciwko drużynie Leszka Janiczaka, bo w takiej sytuacji Świątek zawsze wie, co zrobić z piłką i proszę zobaczyć, no tymi dwoma, trzema podaniami tak naprawdę zgubili całą drużynę Avii Hutnicy i zostało raz, dwa, trzy, czterech zawodników w szesnastce, no tutaj Kurek powiedzmy na linii i raz, dwa, trzech zawodników Avii plus jeden do wybloku, no i bramkarz, także tak naprawdę tutaj żadnej przewagi Avii nie było, a to była już 93. minuta meczu, no i Kołodziej, tak jak powiedziałem, w bramkach jak dzik maliny, no bo to jest potężny chłop, naprawdę to jest wielki, wielki gość, także tutaj no ciężko byłoby mu przeszkodzić we wbiciu piłki do bramki z tak bliskiej odległości, no i Hutnik ostatecznie dopiął swego, wyrównał stan meczu i ten mecz skończył się 3-3, także naprawdę mógłbym tutaj całe pół godziny przegadać na temat tego meczu, ale myślę, że takie najważniejsze kwestie wyciągnąłem. Chciałbym też pokazać w kolejnej sytuacji, jak fatalnie bronią przy stałych fragmentach gracze Podlasia, bo tutaj wyciągnięci dwaj zawodnicy przez tego zawodnika tutaj, no i jest jeden na desancie, plus dwa, czterech, jeden też z premedytacją stoi, zawodników Wisły Puławy stoi przed bramkarzem, no i proszę zobaczyć na zachowanie tych dwóch zawodników, oni w zasadzie kryją absolutnie na radar i tutaj tak broniąc to w lidze się nie można utrzymać, myślę, że trener Gieworgian na pewno będzie zły pod tym względem, że jego zawodnicy no po prostu tracą sporo bramek po stałych fragmentach i no i naprawdę to krycie i zachowanie się zawodników przy stałych fragmentach wygląda naprawdę źle. Tutaj jeszcze bardzo wolno sobie to puścimy. Proszę zobaczyć, no, ile tu miejsca, 4 metry czy 3 ma zawodnik Wisły. Też tutaj jest krycie absolutnie na radar z miejsca. Ten zawodnik zupełnie źle obliczył tor lotu piłki i no i tutaj bardzo proste zadanie, umieszczenie piłki w siatce z odległości w zasadzie 5 metrów, czy też 6.
No, tutaj chcę zwrócić na to uwagę, bo Podlasie, jeśli chce się utrzymać, musi bardziej konsekwentnie grać, szczególnie właśnie przez cały fragment gry. To samo tyczy się Siarki, jeśli chcą oczywiście wejść do drugiej ligi z powrotem, bo no ten brak agresywności, przede wszystkim w takich stykowych sytuacjach w polu karnym, już widoczny był ostatnio w meczu z Podhalem. To też sobie analizowałem, już nie chcę się znęcać nad Siarką, bo na pewno są w kryzysie i też no, życzę im, żeby z tego kryzysu gdzieś tam się wykaraskali, bo na pewno jest to solidna drużyna. Natomiast mówię, no tutaj 2, 4, 6 zawodników, 4 zawodników Włóczanki, do tego Zoch w bramce i właśnie tutaj sobie specjalnie zatrzymałem, montując filmik. No bo ta przewaga jest niepodważalna drużyny gospodarzy, a nie dość, że udaje się tutaj wrzucić tą piłkę w pole karne, to proszę zobaczyć, tu jest dwóch w zasadzie zawodników i raz, dwa, trzy, 4, 5 plus bramkarz, no to musi być wybita piłka, szczególnie, że jest to doliczony czas gry, czy tam 90 minuta, no i proszę zobaczyć, też wydaje mi się, że tutaj no Hieronim Zoch jest naprawdę bardzo dobrym golkiperem, natomiast wydaje mi się, że jeśli już tutaj się przesuwał, to powinien gdzieś chociaż z tą ręką wyskoczyć i tą piłkę zgarnąć. Też tutaj chyba dostało się Głazowi, który no jest zdecydowanie zawodnikiem, który powinien o tą piłkę powalczyć, wyskoczyć chociażby do głowy, a tak naprawdę on nawet tutaj nie wspiął się na palce, dał się też oprzeć gdzieś tam Chorolskiemu, no i ta piłka wpadła do bramki. No jeśli Siarka chce wyjść z tego kryzysu, to musi tutaj zdecydowanie bardziej agresywnie grać się w defensywie i ustrzegać się takich właśnie błędów, gdzie w przewadze, w zasadzie na małej przestrzeni, gdzieś tam ta piłka zawsze się znajdzie w siatce. Trener Opalinski tam mówił o braku szczęścia, natomiast no wiadomo, szczęściu też trzeba pomóc i przede wszystkim taką agresywnością i myślę konsekwencją w grze, bo tego na pewno drużynie trenera Opalińskiego brakuje. Spójrzmy sobie dalej, tutaj zrobi się groźnie, bo naprawdę ta kontuzja Szukały, czyli bramkarza Podhala, proszę zobaczyć, on tutaj całkowicie bezwładnie padł na murawę, też w wywiadzie dla Podhale Region.pl potem mówił, że 3 dni przed i 3 dni po meczu, Boże, 3 dni przed meczem i też samego spotkania praktycznie nie pamięta. Połamane 3 kości twarzy, wstrząs mózgu, także naprawdę no, piłka nożna to jest sport ekstremalny i tutaj można naprawdę przeciwnikowi zrobić krzywdę. Oczywiście tego pewnie nie chciał zawodnik Korony, natomiast tutaj bardzo odważnie poszedł Szukała pod nogi i proszę zobaczyć, jeszcze raz sobie tutaj zobaczymy. Gdzieś tam kolanem potraktowany w głowę, ale też trzeba przyznać, że bardzo przytomnie zachowały się służby medyczne i tutaj pochwała dla Korony, bo karetka była w trakcie praktycznie 2 minut już gotowa. No i chwała też, tak jak mówię, organizatorom, że tutaj szybko zapewnili pomoc Szukale. Ja życzę zdrowia bramkarzowi Podhala, bo na pewno powrót po takiej kontuzji będzie dość ciężki. No i cóż, no. Miejmy nadzieję, że takie sytuacje będą zdarzać się nie tylko w tej lidze, ale w całym futbolu jak najrzadziej. Tutaj kontrowersja z meczu Krzomotor. Powiem szczerze, że jestem bardzo zaskoczony tym, co tutaj zrobił sędzia, bo podyktował rzut karny dla Krzo, gdzie tak naprawdę wcześniej było zagranie ręką zawodnika gospodarzy. Zobaczymy sobie to na zbliżeniu. Ten mecz sędziował Artur Szelc. No i zobaczmy na tą sytuację. Tutaj jest piłka zgrana. Ręka zawodnika Krzo. No i tutaj faktycznie wydaje się, że zawodnik numerem 7 to jest chyba Sławomir Duda. Po prostu no gdzieś tam przytrzymuje zawodnika Krzo. Po pierwsze mam wątpliwości, czy to przytrzymanie spowodowało upadek zawodnika Krzo. Natomiast to już większego znaczenia nie ma. No bowiem też w momencie, jeżeli czerpie zawodnik Krzo korzyść z tego, że ta piłka od jego ręki się odbiła. Tutaj chyba nie mamy wątpliwości, że tak się stało. No to w tym momencie powinna być, myślę, gra przerwana. Tak mi się wydaje. I rzut wolny dla motoru. A tak naprawdę tutaj sędzia, no chyba że za coś innego Artur Szelc podyktował rzut karny. Jeśli ktoś posiada taką informację, to bardzo proszę o podanie tego w komentarzu, bo ja tutaj mam problem z tą sytuacją.
Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Jeśli była najpierw ręka zawodnika Krzono, to wydaje mi się, że gra powinna być przerwana i potem już gdzieś tam to wzajemne trzymanie się nie ma większego znaczenia w obliczu tego, że dzięki tej ręce tak naprawdę zawodnicy Krzno dalej mieliby szansę na zdobycie gola, no bo gdyby nie ta ręka, to piłka by gdzieś tam poszła i sytuacji by nie było. Natomiast mówię, jeśli macie jakieś dodatkowe informacje lub wiecie, jak to wyglądało, to piszcie. Tutaj bardzo dobre zachowanie Swędrowskiego i też Nowaka, który tą piłkę dorzucił, ale co chciałem powiedzieć, a to może o tym za chwilę tutaj, proszę zobaczyć, no Swędrowski ma tam 1,70 parę centymetrów, a przeskoczył, może nie tyle przeskoczył, co zdobył bramkę głową. No i tutaj naprawdę szacuneczek dla zawodnika Motoru, bo poszedł do końca też ten zawodnik na środku w drużynie, na środku obrony w drużynie Krzno się nie popisał. Ale proszę zobaczyć tutaj, to jest to, o czym ja mówiłem wcześniej w przypadku Orląt Radzyń. Ta cierpliwość, nie pchał tutaj na siłę, wydaje mi się, że to Piotr Darmochwał tam tutaj w tym momencie właśnie przytrzymał piłkę i proszę, dał piłkę Nowakowi, też ten ambitnie troszeczkę nie miał najłatwiejszej sytuacji tutaj, aby dośrodkować, ale udało się wrzucić, zmusili piłkarze Motoru przeciwników do błędu i to skończyło się golem, także naprawdę, no... Fajnie, fajnie się to oglądało, bo Motor naprawdę grał nieźle w tym meczu. Tutaj kolejna sytuacja niestety kontrowersyjna, bo wydaje się, że tutaj spalonego nie było. No zobaczmy sobie na... Nie, no wydaje mi się, że tutaj chyba nie ma żadnych wątpliwości, że spalonego nie było i ta bramka powinna zostać uznana. Wprawdzie ten kąt kamery jest taki nie najlepszy, może tutaj głowa gdzieś wysunięta, ale nie za bardzo mi się wydaje i tutaj na 90 parę procent jestem przekonany, że po prostu ten gol powinien być uznany dla Motoru, bo to było wszystko w tempo i tutaj to wykończenie też bardzo dobre. Darmochwała, no i tutaj wydaje się, że po raz kolejny niestety Motor został skrzywdzony. Kolejny mecz i mecz Hetman Stal Kraśnik. Tutaj chciałem pokazać tylko tyle, że powiem od razu, nie jestem zwolennikiem krycia strefą. Dla mnie zawsze jest to jakiś tam handicap dla drużyny atakującej, bo tym impet i prawa fizyki, nachodzenie na dobrze bitą piłkę, zawsze będzie tutaj bardziej ta dynamika właśnie plusem niż stanie strefą. I ciężej się po prostu jest do tej główki czy tam walki zebrać, po prostu próbując odeprzeć napierającą taką hordę potężnych gości, jak tutaj chociażby Kamil Król, który zaraz zdobędzie gola. Tylko tyle chciałem pokazać, nie chcę się tu wymądrzeć, bo to jest oczywiście w gestii trenera, czy zespół kryje mieszanie, czy strefą, czy indywidualnie. Natomiast, no proszę zobaczyć, tutaj nabiegają, nie był w stanie ten zawodnik, to jest chyba Oziemczuk, tutaj nic zrobić, bo tak naprawdę ten pęd, dobrze bita piłka i zawsze łatwiej jest strzelić do bramki, łatwiej jest strzelić do bramki niż wybić piłkę. No, tutaj jeszcze raz, no ten zawodnik to jest potężny gość, ponad 1,90 m i to tak słusznie, więc no wiesz, w walce o piłce to mi przypomina trochę Petera Croucha, jak mam być szczery, Kamil Król. Natomiast dlatego mówię, no tutaj chciałem pokazać tak odnośnie właśnie krycia strefą. I to jest chyba ostatnia sytuacja, chociaż chyba jeszcze tam coś jest. W każdym razie tutaj chciałem pokazać sytuację dość ciekawą i po trosze zabawną. Tutaj Gajewski, zawodnik Stali Kraśnik, dostaje drugą żółtą kartkę i proszę zobaczyć, jak się zachowuje. Wcześniej dostał, kilka minut wcześniej dosłownie żółtą kartkę i chyba myślał, że mu się upiecze, bo tutaj nie za bardzo kwapił się do zejścia z murawy, jak to czasami niektórzy mówią, chyba chciał spalić popularnego Jana, jak to się mówi, Gajewski, udać, że to nie on dostał żółtą kartkę. Tak to przynajmniej wygląda, mówię, nie wiem czego to dotyczyło, być może gdzieś tam zawodnicy Stali Kraśnik mieli pretensje, natomiast no zastanawiam się, bo oglądałem tam całą tą połówkę i ewidentnie dostał wcześniej żółtą kartkę Gajewski. No tutaj też
Zobaczmy sobie tą sytuację może od początku, jak gdzieś tam zdzielił łokciem rywala. No i mówię, no dość kuriozalna sytuacja. Jeśli zawodnik Stali Kraśnik ogląda, to pozdrawiam. Tutaj nie mam gdzieś tam złych zamiarów, czy się śmiać, czy coś. Natomiast no dość zabawnie to wyglądało, że te pretensje tutaj wydają się bezpodstawne, chyba że mówię jakieś inne tutaj powody czy protesty, to też bardzo chętnie się dowiem, co tam się wydarzyło w tych debatach z arbitrem. W każdym razie tutaj już był gotowy gdzieś tam do ustawienia się do tego stałego fragmentu gry zawodnik Stali Kraśnik, ale został jednak przywołany do sędziego i gdzieś tam po prostu arbiter nie odpuścił mu i dał drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę. No i tak Hetman nie był w stanie tej przewagi wykorzystać. A nie, jednak to już wszystko. Ostatnia sytuacja. Myślałem, że gdzieś tam coś jeszcze dodałem na końcu, ale to już też mówię, późna pora. Cały dzień gdzieś tam pracy i nagrywania, także proszę o wyrozumiałość. Tyle ode mnie. Myślę, że dość ciekawe to, co przygotowałem i jeśli Wam się tam podoba, to łapkę w górę zostawcie, czy tam dajcie znać w komentarzach, co sądzicie, byle konstruktywnie, o to tylko proszę. No i cóż, pozdrawiam, zapraszam za tydzień, już powoli zmierzamy do końca tej rundy, ale jeszcze myślę, trochę emocji zostało. Pozdrawiam, dobranoc.